Siemanko, siemanko, z tej strony Ocz. Robimy resztę questów dzisiaj eventowych na blogu, bo już można przygotować. I tak standardowo zaczynamy od odbioru questów dziennych. I potem odbierzemy sobie te eventowe, sam jestem ciekaw ile teraz expa wpadnie. Mamy na ten moment wbite już 61%. Na pewno w tym miesiącu wpadnie level, to jest akurat sprawa oczywista. Ale sam jestem ciekaw, ile uda nam się wbić z Kamilem do końca tego roku. Bo tak sobie ostatnio pisaliśmy na fejsie, to generalnie jest opcja nawet, żeby ten 400 w tym roku wbić. Co prawda szanse są bardzo małe, bardzo nikłe, ale Kamil w to wierzy. Więc chyba trzeba będzie zacząć robić te zaległe questy. Bo trochę ich mam. Wykorzystać te buga eventowe, które tutaj się, które to jeszcze mam na tej postaci. I kurde cisnąć, bo to na pewno będzie fajny live, jak sobie z Kamilem tak usiądziemy razem. I zaczniemy robić questy po kolei. Pójdę, wezmę też na pewno dużo PSC dla was kupię, żeby ten live'ik był ciekawszy. Żeby nie było tylko klepania questów i tam rozmowy. Żeby były jakieś przerywniki typu właśnie konkursy, zabawy. Mam nadzieję, że będzie wtedy o wiele więcej osób. Choć powiem wam, że przy tym live'ie jak losowaliśmy na 1000 subów w tą legę, w kluczowym momencie były na... Były ze mną 164 osoby, więc moim zdaniem, jak na początkujący kanał na YouTubie, bo prawdę mówiąc półtora miesiąca około, to chyba to jest dobry wynik. I tak, odbieramy questy eventowe, u Boszeny jest jeden do odbioru. Ona była gdzieś tutaj na lewo, to mi Kamil przygotował. Chodź tu. Spanikowała. Dobra. I nagroda zawiera punkty doświadczenia. 2 miliony 300. I teraz tak, łapacz snów, porozmawiaj z wróżką Kassandrą. Czyli to jest piąty quest. Trochę mi zleciało, żeby go zrobić, powiem wam szczerze. Bo wróciłem z treningu, wróciłem właśnie, zrobiłem ten film z Alą. I jesteśmy też po premierze między innymi, tak jak na poprzednim filmie wspominałem, utworu dla Popka i Maro Maro. Wyłączony mózg. A właśnie sprawdzając jak tam sobie radzi na YouTubie, powiem wam, jest 6 czerwca, aktualnie godzina 22.13 i utwór wszedł na kartę czasu. A jestem z tego tak bardzo dumny, że na 3 teledyski, które obecnie realizowaliśmy dla Popka i Maro Maro, jest to drugi teledysk, który wszedł na kartę czasu. Jestem pod mega wielkim wrażeniem. I jestem naprawdę dumny z tego. Dobra, Ignasiek, kończymy płakać, uważaj na siebie. Nagroda zawiera punkty doświadczenia i 4,5 miliona. 4,5 miliona expa za tego questa. Super, pocisnęliśmy 70% wbite, 8,5% na tych questach. Jeszcze tu mam... Lichwiarz Grauchas, dobra, mniejsza. W sumie mogłem od razu się tam zostawić. Ach. Dobra. Trochę błąd logistyczny. Mogłem tego questa odebrać na samym końcu. W Alpet, ale... No dobra, mój błąd. Nie ma się co spinać, minuta błoga mnie i tak sobie z tym poradzę. No i co, korzystając z tej chwili co tam idę, 2000 subów na moim kanale i wlatuje moja nutka. Mogę wam nawet kawałek zarapować. To się odnosi do jednej z osób w Margonem. Bij mnie śmiało, bij mnie mocno, ja i tak będę twym pogromcą. Ziomek!
Oczywiście tu macie bez podkładu na sucho kawałek tekstu z piosenki, która na pewno jest źle zrobiona. Jest spoko, jak już wam mówiłem w poprzednich filmikach. Także 2000 subów i wlatuje na kanał. A tymczasem... powiem wam jeszcze, że fajnie, że do mnie piszecie, tylko jak piszecie, to bo dostałem się taką dosyć dziwną wiadomość od was, nie powiem od kogo. Pisze do mnie, jakby to była dziewczyna, to jeszcze spoko, ale znaczy to mnie chłopak i się mnie pyta, co robię. Bo w sumie i to na fejsie, żeby było ciekawiej, no w sumie nie znam chłopaka, no i mu pisze, że w sumie wolałbym, żeby napisał do mnie młoda, szczupła brunetka. On się w sumie pośmiał, przedstawił się i chciał się tylko poznać, no bo... więc... wolałbym jednak, żeby do mnie pisały dziewczyny. Jeżeli to nie problem, przynajmniej w taki sposób, jak piszecie do mnie panowie i tak dalej, to nie piszcie tak, jakbyście chcieli mnie poderwać. Dobra, dzięki wam bardzo i widzimy się za chwilę, jak będę nagrywać kolejną część. A więc tak, nagrałem coś więcej, ale prawda jest taka, że wyłączyłem sobie mikrofon i nawet się tego nie spodziewałem, dopiero teraz przy montażu to wyszło. Przypominam jeszcze, na 2000 subów na tym kanale pojawi się moja pierwsza nutka, którą nagrywaliśmy. A jako, że jest to spoko sprawa, będziemy pracować nad następną, ale już tym razem nie kilka godzin, tylko raczej kilka tygodni, żeby to miało większe ręce i nogi. Ta nuta jest spoko. Nie jest zajebista, ale jest spoko. Więc i tak ją na ten kanał wrzucę, na te 2000 subów. A przypominam, że jako, że zapowiadam konkursy na PSC, to śledźcie mój kanał, ponieważ już niebawem pojawi się konkurs na PaySafe Carda. A będzie on tak banalnie prosty, że można w minutkę wykonać zadanie konkursowe. Wystarczy tylko mieć Facebooka i no i w sumie tyle, bo będzie to zadanie związane z Face'em. Dokładnie jakie dowiecie się już, jak wszystko będzie dla was przygotowane. No i w sumie tyle. Bijemy pramatkę, kończę te odcinki, które tutaj przygotowałem dla was. Jeden odcinek z kilku zlepek z bicia m.in. mulher, którą znalazłem rano, z kilku waporów z Atali. O, Kubo SK wbił. Dobra, lecz się. I lodowa, i zwykłe. Bił to Conorard. No, bij mnie śmiało, bij mnie mocno. Ja i tak. A, złapał mnie. No, no i w sumie tyle. Koleś bez klanu, ale chce się dodać, to się te dam. Pozdro mordeczki, trzymajcie się, hej. A więc dalej, idę sprzedać tą legę, o której opowiadałem w odcinku z Alicją. Którą legę sprzedaję, już tutaj wszystkie wątpliwości rozwiązuję. Sprzedaję ten naszyjnik, wisior wonnej żywicy. Bo rozdałem wam po pierwsze cały hajs, a po drugie chciałbym sobie kupić łapki z Toloka. Dobra. 400M poproszą. Dzięki. I wystawiamy. Dobra. Wystaw. Tak. Tak. Bierz, kupuj. Dzięki bardzo. W ogóle nie wiem, czemu piszecie takie rzeczy na Master of Puppet, powiem wam. Poznałem ziomeczków z tego klanu i są spoko. Da się z nimi dogadać, da się z nimi też interesy robić. I ogółem są bardzo mili.
Więc nie wiem skąd takie niektóre tutaj pogłoski się wzięły, że są B i tak dalej. I chętnie nawet podejmę z nimi współpracę. Jeszcze musimy tutaj to ustalić w jakiej formie. No a co zakładam tutaj? Z powrotem wlatuje na szyjnik Stoloka. Tylko muszę zejść z Mortena, bo Kamil poszedł na Mortena w nocy. W sumie kapnąłem się rano, jak wszedłem zacząć questy, chyba po... I... No sobie tego Mortenka biję teraz. TP mam. No i spoko. Poza tym tutaj nie mam naszyjnika teraz. Ale to jest skomplikowane. Nie no, luz. Zaraz sobie coś tutaj kupimy. O. Może mam jakieś... Nie mam jakieś naszyjniki stare. Nie mam pojęcia. Dobra, wezmę 4M, może coś kupię za to na aukcji. Nie ma co wydawać, bo i tak ekspimy dalej, ekspimy na królową. 136, bo jeszcze chętnie bym sobie bacę pobił. Jak kiedyś. Kwestia łowca. I naszyjniki. Drogo. Unikat droższy od heroiku. Dobra, jutro się tym... No dobra, teraz to kupię. Nie ma co. Nie ma co, od razu kupimy. Jeszcze z 16 milionów złotych monet. A, i mam jeszcze na sprzedaż hełm z Dęborożca. Jakby ktoś był chętny na fizyczne. 110. Dobra, biorę ten pierwszy z dołu. No jakoś to jak wygląda, szału nie ma, ale może być. Nie, to jest teraz najważniejsze w tym momencie. Zobaczymy jeszcze salę królewską. I na tym będę kończyć ten kawałek. Tak już wcześniej wspominałem, będę starał się robić te filmy dłuższe, żeby było to oglądać niż takie kilkuminutowe. Okej. Nie ma E2. I nie ma E2. Dobra, na razie jest wybite. Do zobaczenia za chwilę. Dobra, lecimy jeszcze raz na Mulher. Jak tu dojść? Bijemy. Powinno mnie złapać. Mulher jest tu, ja jestem tu. Lecimy. Hero runka i uni pierścień. No. 50M za runy. Nie opłaca się. Dzięki. I jeszcze szybki demonis. Kurde, ja już nie mam chyba kulek. Bez kitu. O.
Kurde, kurde. Kurde, jaka akcja. Jeszcze kawałeczek, kawałeczek nam pozostał. Damy radę, damy radę, zdążę. Kurde, ale mi serce zaczęło bić. Chyba mam 150. I jesteś. Tak jest. I bijemy. Czemu na szybkiej? Aha. Aha, czemu na szybkiej? No dobra, spoko, dzięki.